shot right now. Get in there. She's got a first one. And that gets it. Witam wszystkich. Dzisiaj ze mną Krzysztof Ratajski. Witam. Najlepszy polski darter. Numer 28 światowego rankingu. W ogóle sprawdzasz te rankingi? Sprawdzam. Sprawdzasz? 28 w tym momencie, chyba z 27 mały spadek. Chwilowy. Miejmy nadzieję. No właśnie, ale no, zwyżka była w ciągu ostatnich miesięcy, dosyć znaczna. No była. Ten awans w ogóle do 32 tego głównego rankingu, to dla mnie to bardzo dużo. Nie wiem, jak to inni oceniają. Mhm. Według mnie ta 32 to już jest bardzo duży sukces. Nie mówiąc o rankingu Pro Tour, gdzie ten skok to jest jakiś naprawdę olbrzymi. W tym momencie jestem chyba na 8 miejscu. Na 8, więc no wynik dla mnie również świetny. To było moje założenie, to był plan na ten rok, żeby być w 16. Ze względu na wiadomo jaki, tak? Ze względu na European Toury, gdzie nie trzeba przechodzić tych ciężkich kwalifikacji, tak. I ta 16 naprawdę daje bardzo dużo. Teraz od pewnego momentu już drugi turniej teraz grałem bez kwalifikacji, także ułatwia to bardzo dużo. No jest 8, trzeba się trzymać tej 16, to jest dla mnie najważniejsze. No właśnie, o European Toury zahaczyłeś, nowy system kwalifikacji w tym roku z podziałem na posiadaczy kart i nieposiadaczy. Co o tym sądzisz w ogóle? Pomysł ogólnie bardzo dobry. Ja bym go jeszcze lekko zmodyfikował, czyli dla posiadaczy kart rzeczywiście bym zrobił, ale dla wszystkich posiadaczy kart jedne wspólne kwalifikacje. Nie rozdzielałbym tego na kwalifikacje angielskie, nie europejskie. Tak naprawdę nie wiem, dlaczego tak robią. Czy boją się, że będzie za mało tych ludzi, że tak powiem, z Europy tej kontynentalnej, czy za mało wyspiarzy? Znaczy, no tak... Nie wiem, tak naprawdę, który no bo teraz jest podział 18 dla tych graczy z Wielkiej Brytanii. Nieuczciwe zupełnie. I 6 dla graczy z Europy kontynentalnej, no i faktycznie tam... A ilościowo jest powiedzmy połowa, tak? A 1/3 jest. A graczy tych z kartą jest tam powiedzmy, nie wiem, 70-80, a tu około 40-50 tak, jest tak, kwalifikacji. Tak. Więc no nieproporcjonalnie. No właśnie tak, nie. Tak. I właśnie też kalendarz na nowy sezon został ogłoszony i też zanosi się na to, że to będzie kontynuowane. Znaczy, to może nie byłby taki najgorszy pomysł, ale z inną proporcją moim zdaniem, bo tam też parę osób analizowało jakby tam przeliczniki wszelakie. I wychodziłoby na to, że tak sprawiedliwie mega to by było 16 dla tych z Wielkiej Brytanii i 8 dla tych z Europy. No, zawsze by to było lepiej dla nas jakby, tak? To by było lepiej. A jak mówię, dla mnie najlepiej jakby to były wspólne. No i to w sumie najsprawiedliwsze by było. Najsprawiedliwsze, dokładnie. W sumie kraj, z którego się pochodzi, no nie powinien to mieć znaczenia, jak się jest profesjonalistą, czy się zakwalifikujesz, czy nie. No dokładnie. Więc tak to wygląda. W World Matchplay grałeś, debiutowałeś, przeszłeś pierwszą rundę z Dareną Websterem, w drugiej rundzie porażka ze zwycięzcą późniejszym. I tak, jakie wspomnienia z tego występu? Bardzo fajny turniej. Znaczy, jedyny minus, jak ja tam kojarzę z tego turnieju, to było to, że tam jest strasznie gorąco. To jest turniej rozgrywany w lato. No tak. Ale niby tam jest klimatyzacja, oczywiście, że jest, ale nie wiem, tyle ludzi, ta hala się tak nagrzewa, że jest no mega gorąco. Ale ogólnie wszystkie wspomnienia bardzo dobre. Pierwszy mecz wygrany, czyli tak naprawdę debiut udany, tak, według mnie. Drugi mecz, no z bardzo dobrym zawodnikiem tam, mówię, no troszkę, znaczy tam z nim chyba dobrze zacząłem, potem on chyba bardzo tak było, mocno, tak, bardzo tak, mocno tak. Zaczął grać, bardzo mocno i tam cały czas gdzieś tam nie uciekał. Ja pod koniec spróbowałem coś tam jeszcze nadganiać, troszkę nadgoniłem, ale to było zdecydowanie za mało. Ale jak widać, no Rob Cross jest w rewelacyjnej dyspozycji, to potwierdza do tej pory, wiele turniejów na niesamowitym poziomie tak naprawdę. No tak trochę powrócił, bo po Mistrzostwach Świata jak wygrał sensacyjnie, to tak, trochę zgasł chwilę, troszkę, ale tak, już ale teraz widać, znowu jest. Czołówka numer 2 w tym momencie jest cały czas tam z takim rankingiem, jakiego do tej pory nie było, tak? Więc bardzo dobrze. Słuchaj, jak wygląda w ogóle twój trening? Tak? W sensie godzinowo w tygodniu, czy to się jakoś zwiększasz przed turniejami, czy... W, t-
tym momencie staram się, żeby to było tak w miarę równo cały czas, czyli w tym momencie, kiedy nie jestem na turnieju, a na turnieju nie jestem, powiedzmy, przez maksimum 3-4 dni w tygodniu jestem, można powiedzieć, w domu, więc te 3-4 dni staram się rzucać tak po 2 godziny dziennie. 2 godziny to jest zazwyczaj rano 9, 11, 12, o tak w tych godzinach. Mniej więcej 2 godziny staram się dłużej nie rzucać. Znaczy staram się już. 2 godziny wydaje mi się, że to wystarcza, jak dla mnie przynajmniej. Kiedyś rzucałem 2 razy dziennie. Znaczy kiedyś, to znaczy mam na myśli, powiedzmy, jeszcze zeszły rok, może troszkę wcześniej. Rzucałem sobie taką sesję poranną i potem jeszcze, powiedzmy, 1,5 godziny i wieczorem znowu 1,5. Ale to jakoś było dla mnie jakby za dużo. Męczyło mnie to. Ta sesja popołudniowa już była dla mnie taka zbyt męcząca. Tu się staram mocno skoncentrować na tej jednej i te 2 godziny wydaje mi się, że wystarczą. Okej. A słuchaj, jeżeli chodzi o twoje plany na najbliższe miesiące oprócz Gibraltaru? No plany to tak naprawdę wynikają z kalendarza, więc to, co jest w kalendarzu, to trzeba planować. Nie mam zaplanowanych, znaczy mam w planie kwalifikacje do World Series i do Grand Slama. No, to są dwa turnieje te z tych majors do końca roku, do których nie mam kwalifikacji. No i tu byłoby super, jakby mi się udało dostać do najlepiej obydwu, wiadomo, tak? Tym bardziej, że Grand Slam jest turniejem rankingowym. To jest bardzo ważne, żeby dostawać się do tych turniejów rankingowych. No, World Series jest na pewno bardzo przyjemny turniej, ale nic nie daje do rankingu. Więc jeśli mógłbym wybierać, gdzie się mogę dostać, to wiadomo, że do Grand Slama. Poza tym ranga Grand Slama jest większa na pewno. No jeden z trzech chyba najważniejszych turniejów. Tak. Chyba w trzeci w kolejności. Trzeci, nie? Też mi się tak wydaje. Niektórzy przed World Match Play nawet dają, ale chyba World Match Play ważniejszy. World Match Play ważniejszy, bo tutaj też inna formuła trochę, ciekawa formuła, bo grają zawodnicy z BDO. Ale właśnie przez to wydaje mi się, że troszkę ta ranga jednak spadła. Troszkę, tym bardziej, nie wiem jak to będzie w tym roku, jednak tych zawodników, tych najlepszych z BDO dużo przeszło. Mam na myśli, wiadomo, Glena Duranta, McGinneya, który był pierwszy w rankingu w zeszłym roku. Oni przeszli do PDC, więc BDO zostali bardzo dobrzy zawodnicy. Oczywiście, że tak, tam jest, ta czołówka jest nadal dobra, ale to już nie jest taki top, jak jeszcze był właśnie rok. Oni wchodząc do tego turnieju, nie podnoszą takiej rangi mocno, jak było to wcześniej. A w ogóle zastanawiają się ludzie, czy powinny być kwalifikacje do Grand Slema. Chodzi mi o to dla tych posiadaczy kart. Bo w tym roku tylu różnych zawodników wygrało turnieje, że tak naprawdę mogliby awansować zamiast tych kwalifikacji i to by może było sprawiedliwsze. A tak, ty wygrałeś Players Championship i nie masz z tego awansu do Grand Slema. Tak, dwa razy. Glen Durant wygrał raz. Też właśnie ostatnio gdzieś tam wracając z nim o tym rozmawiałem. I on też właśnie miał takie stanowisko tego typu, że właśnie to powinno być mniej jednak ludzi z kwalifikacji, a więcej tych, jeśli akurat tak w tym roku się zdarzyło, że tych ludzi, którzy powygrywali turnieje, było dużo. Zresztą rok temu już też było dużo, tak. Ale chyba wcześniej to było tak, że rzadko się zdarzała taka sytuacja. Teraz troszkę się to rozłożyło na większą ilość graczy, którzy wygrywają. No poziom rośnie po prostu. Poziom rośnie, tak. Wszyscy grają lepiej. Dlatego tych graczy jest więcej. No i nie dla wszystkich w tym momencie starcza miejsca, nawet jeśli coś wygrają. Jest jeszcze szansa się dostać, ale już nie z tych mniejszych turniejów, tylko jeszcze z Mistrzostw Europy chyba jest. Chyba ostatnio. Tak. I w Grand Prix to trzeba być w finale, to naprawdę trzeba coś wielkiego zrobić. Te kwalifikacje o Grand Slam dosyć loteryjne, umówmy się, do 5 wygranych. I to dokładnie, jest... to też nie wiadomo czemu oni to robią do 5 wszystkich. Znaczy, jedyne wytłumaczenie to jest to, że Grand Slam się zaczyna do 5 wygranych w lewym. Tak? Ale to jest faza grupowa wtedy. To jest faza grupowa, ale wszystkie turnieje w PDC, nawet kwalifikacje wschodniej Europy, wszystko co tylko może być jest do 6, a tu nagle robią do 5, do tak dużego turnieju, tak ważnego, dlatego ta loteria zwiększa się tak naprawdę, bardziej loteryjnie się robi. Na Mistrzostwach Świata PDC grałeś 2 razy. Na razie 2 razy porażki, z tego co pamiętam. No,
Ja dobrze pamiętam, tak. Okej. Okay. Może nie chcesz o tym mówić, no to nie będziemy. Nie, spokojnie, możemy, no już gorzej być nie może, więc. No właśnie, liczysz, przypuszczam, że liczysz na przełamanie w tym roku, bo w takiej formie nie byłeś nigdy, więc... Liczę. Znaczy tak, no, zmienia się jedna rzecz już w tym momencie, że będę grał od rundy drugiej, nie od pierwszej. Nie od, tam, wcześniej to chyba nie wiem, czy to nie była runda preliminacyjna pierwszym razem, jak grałem, jeszcze to się nazywało preliminacyjna. W zeszłym roku to już była jak normalnie pierwsza runda, tak, ale to była ta sama runda. Tak, zwiększyli liczbę graczy. Tak. Ale to, a w tym roku już będzie od rundy drugiej. Przez to, że tamten ranking jest właśnie ta 32 głównego rankingu, będzie druga runda, więc bez grania jakby jestem już dalej, ale no liczę na to, że nie, że przegram znowu pierwszy mecz, mimo że to druga runda, tylko że wreszcie jakiś mecz na Mistrzostwach Świata wygram. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że to nie będzie jeden mecz. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, chciałbym, żeby było tych meczów jak najwięcej, wiadomo. Zobaczymy, jak to się uda. No, czyli tak wynikowo słabo wspominasz, powiedzmy, a atmosfera na trybunach, nie wiem, jakoś... Nie no, wydarzenie bardzo, to takie wyjątkowe, to nie ma co gadać, bo to jest no, miejsce też już takie kultowe dla PDC. Wiadomo, ta Sandra Palace, to wszystko wygląda świetnie, to jest tak wszystko dopracowane, ta atmosfera, no wiadomo, no full, praktycznie zawsze full ludzi na trybunach, także no, to widać, że to są mistrzostwa, to każdy się inaczej też nastawia na to, to każdy czuje, że to nie jest nawet taki turniej, jak są te turnieje major, te inne jak matchplay, czy tam nie wiem, Grand te tak inne, Grand Slam, mistrzostwa, finał mistrzostw Europy, to jest jednak coś większego i to każdy to czuje. A masz jakiegoś ulubionego zawodnika? Tak, to. No, chyba od samego początku, tak jak zaczynałem grać, no to już wtedy najbardziej znanym zawodnikiem, już pewnie mistrzem świata, na pewno wtedy mistrzem świata, był obecnie na emeryturze będący Phil Taylor. No, zawodnik świetny, to już mówię, to cały czas jak zaczynałem, to tak trochę wpatrzony byłem w to, co on robi. Poza tym nawet nie wtedy, bo teraz ostatnio to, co pokazał w ostatnim sezonie przed pójściem na tą emeryturę, to naprawdę to ciężko to opisać. No, wszystkie turnieje wygrywał, znaczy nie wszystkie, no, ale wiele turniejów, nawet tych głównych chyba matchplaya, to wygrał z taką przewagą nad każdym, że to no, aż się świetnie oglądało. Także mówię, no, jak kogoś postawić za wzór, to chyba jest. Okej. Okay. No też jakieś półgłoski były, że chce wrócić. Także kto wie. Ciekawe jest to. No, znaczy ja nie miałbym nic przeciwko, bardzo bym chciał, bo nie miałem okazji z nim zagrać. Znaczy myślę, że to są plotki jednak mimo wszystko. Też tak myślę, ale no bo co, no musiałby zagrać Q-School. W Q-Schoolu normalnie. Nie wiem, czy mu się będzie chciało. Ciężkie zawody. Podjąć takie ryzyko nawet. Znaczy myślę, że mimo tego, że to są ciężkie zawody, to chyba by sobie poradził, bo to jest ten poziom zawodnika, że... Ale po takim czasie, no nie wiadomo, no też by miał. Na pewno byś też miał trochę stresu. Nie no, na pewno, bo wszyscy by go stawiali, że pewnie dokładnie, wróci z taką formą, jak wcześniej miał. Bez problemu, że przejdzie, a to nie jest tak łatwo. Ja sam się o tym przekonałem. Miejmy nadzieję, że największe sukcesy przed tobą, ale jakbyś teraz miał wybrać coś, co uważasz, że no, największe trofeum w karierze, albo no, może nie trofeum na przykład, tylko jakiś występ jednorazowy. No chyba po prostu chyba te wygrane wszystkie, które były dotychczas, bo to te wszystkie wygrane bym postawił tak naprawdę na jednej półce, bo to jest jedna półka, można powiedzieć. Do tego można by dołożyć Grand World Masters z BDO, gdzie było granie po podłodze, że tak powiem, od samego początku, więc tych meczów też było dużo. To na podobnej półce bym to gdzieś tam na podobnym poziomie to postawił, więc te wszystkie wygrane, nie ma jednego wybijającego się jakoś mocno, tak? Więc na razie te, które dotychczas były, to są na równym poziomie. A tak PDC do BDO jakbyś przyrównał na przykład pod względem, no właściwie pod każdym względem, jak duże różnice widzisz, jak teraz grasz w PDC? PDC jest rewelacyjnie zorganizowane, tak? Bo to są... Fakt, że mają troszkę łatwiej. Przez to mają łatwiej, że mają 128 zawodników i nie rozpraszają się na zawodników takich jednorazowych. Tak? WDO na każdym turnieju może się zgłosić 200 razy 200 razy 800 osób. Każdy się może zapisać. Tak, więc to jest troszkę inaczej. Ale
No, profesjonalizm w każdym calu, bym powiedział, jeśli chodzi o PDC. To jest dbanie w ogóle o zawodnika, informowanie go o wszystkim, mailami, przypominanie później o zapisywaniu się na turnieje. Samo już później, nie wiem, na miejscu zawsze są tarcze treningowe dostępne. Na BDO to różnie z tym bywa. Z tarczami treningowymi różnie bywa. Profesjonalni markerzy, to jest bardzo dużo, tak? Bo na BDO wiadomo, przegrywa się, trzeba markerować. No, ten poziom markerowania u różnych osób jest... Różnie jest może być. Różny. Można naprawdę tak źle trafić, że człowiek myśli o tym, jak ktoś mu pisze, a nie o tym, jak ma grać. Tam w PDC czegoś takiego nie ma. No, to są profesjonalni markerzy, wszystko przebiega bardzo sprawnie. Czyli profesjonalizm. Profesjonalizm jest widać w każdym momencie, że tak powiem. A poziom zawodników, myślisz, jest znacząco większy, czy może nie aż tak, jak się wydaje, może tak przeciętnemu widzowi? Większy jest poziom, zdecydowanie jest większy, ale poziom BDO czołówki, tylko ta czołówka jest tam już, nie jest taka szeroka. Mm-hmm. To są tacy zawodnicy, którzy mogliby śmiało... W 64 się znaleźć. W 64 spokojnie mogliby sobie grać na turniejach, nie wiem, typu właśnie Players Championship, tak? Ale to jest jakaś tam już tam ścisła czołówka, powiedzmy, nie, może 30 takich zawodników. Mm-hmm. Tak? Cała reszta to jednak są zawodnicy bardziej amatorsko podchodzący do tego. A w PDC to rzadko się zdarza, żeby zawodnik był w jakiejś bardzo słabej dyspozycji. Mm-hmm. To jest, no, można trafić zawodnika zresztą z Challengera można trafić zawodnika, który zagra ponad 100 punktów i nikt się bardzo nie zdziwi, że tak jest. Także no, zawodnicy są na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o PDC. No w ogóle poziom polskiego darta w ostatnich latach wzrósł, między innymi dzięki Tobie, ale też no, trzeba powiedzieć, że inni zawodnicy postęp zrobili, Ty Tuskanik chociażby. No, mówisz, że jeszcze za mało trochę, żeby kartę utrzymać raczej, ale i tak poziom dużo wyższy niż jeszcze. No tak, to jest pierwszy zawodnik, który w ogóle zdobył kartę, jedyny. Do tej pory, więc tu drugiego zawodnika nie ma, takiego, który przeszedł ku skór. Wyższy jest poziom, fajnie, że to tak idzie, że tych zawodników jest coraz więcej. No mamy kilku już dobrych zawodników, którzy próbują gdzieś tam grać w PDC. Mamy Krzyśka Kciuka, który już w European Tourach grał, Sebastian Steyer grał w European Tourze. Będzie grał w Mistrzostwach Świata BDO. Teraz super występ na World Trophy, to się nazywało. Tak. World tak. Trophy, trzecie miejsce, rewelacja. Mamy Łukasza Wacławskiego, który będzie grał w Tuskulu. Sebastiana Białeckiego, który prawdopodobnie też zagra w Tuskulu, z tego co mi tam mówił, bo będzie miał już 16 lat, skończy, będzie mógł grać. Tak. A w Tuskulu zresztą Karolina Podgórska zagra. No, myślę, że o tym wiesz, co? Jedyna kobieta, ale fajnie, że zagra, chce sobie zagrać. Chce potem grać kwalifikacje chociażby do Mistrzostw Europy, bo co to daje tym wszystkim zawodnikom? Szanse tak, walka o kartę. Tak. Ci, co nie zdobędą karty, to mają Challenge Toury. Challenge Toury to jest rewelacyjna sprawa, naprawdę. To jest dla zawodników chcących podnosić swój poziom, to jest najlepsza droga. Nie jest drogo tak naprawdę, bo to jest 5 zjazdów po 4 turnieje, no właśnie, więc jedzie się raz i 4 turnieje się gra w ciągu 2 dni, więc koszty nie są duże, a podnoszenie poziomu i ogrywanie się jest naprawdę super sprawą. No tak, te challenge tury dużo dają na pewno zawodnikom, podnoszą... Jeszcze chciałem dokończyć, bo jeszcze poza tym, że dają możliwość grania w challenge turze, to jeszcze dają możliwość darmowego udziału w kwalifikacjach tych European. To też jest super grane, tak? A to koszty później tych kwalifikacji są dosyć duże, to jest 65 euro jednorazowego wpisowego, którego przez udział w Tuskulu nie ma, więc same plusy. A jak to się stało w ogóle, że zacząłeś grać w darta? No to już bardzo, bardzo odległe czasy. Równo 20 lat temu, można powiedzieć, bo to tam w roku chyba 2000. No jak w tamtych latach, pewnie jak teraz większość osób gdzieś tam przypadkowo będąc w pubie, maszynka, która sobie tam gdzieś stała, bo wtedy były tylko maszyny elektroniczne, soft dart i granie na dosłownie 8 liczników, 8 osób przy piwku. Tak to się zaczęło, potem jakiś jeden mały turniej gdzieś klubowy, pierwszy.
zaczęły się, gdzieś tam zaczęli organizować jakieś ligi, większe turnieje, usłyszeliśmy wtedy nawet jeszcze tak internetu bardzo nie było, żeby, to, żeby się o tym wszystkim tak prosto dowiedzieć, jak teraz, że się wchodzi w wyszukiwarkę i się wszystko wie, no wtedy to tak bardziej ktoś tam powiedział, był gdzieś turniej, no to pojedziemy, spróbujemy, tam żeśmy się dowiedzieli, że są inne turnieje, no tak się zaczęło tam z całą ekipą, żeśmy jeździli po Polsce i graliśmy turnieje. Na softcie oczywiście, przez wiele, wiele lat ja grałem tylko na softcie Steela, można powiedzieć, nawet bardzo nie pamiętam, ale chyba nie więcej jak 10 lat, nawet nie wiem czy aż tyle. Okej. A jakby dawniej było według Ciebie więcej młodych zawodników darta w Polsce, czy? Bo teraz jest problem z tym, z tego co mówiono. Jest problem, ale wtedy też nie było za wielu, bo to chyba wynika z tego właśnie, tak jak mówię, że to był taki sport, do którego się trafia często przez puby, a młodzi ludzie, takie dzieciaki, no można tak, powiedzieć, no do pubów nie chodzą, więc jeśli rodzice sami gdzieś tam ich nie zabiorą, nie pokażą, no to trudno, żeby gdzieś tam zaczęli grać turnieje pubowe, mając 10 czy 12 lat. A jak myślisz, no Wielka Brytania przeważa cały czas, tam Holandia trochę ją podgryza, można powiedzieć. No najlepszy zawodnik jest mocno z Holandii, ale... w czołówce, tak. Nie wiem, jeździsz zawodników z różnych krajów, widujesz przy tarczy? Czy myślisz, że jakiś kraj w ciągu 5-10 lat bardziej jakoś eksploduje w nazwiska nowe? Nie wiem, czy to jest kwestia tego kraju. No, jedynie tego, że ktoś tam wcześniej zacznie przez to, że w danym kraju to jest, nie wiem, chociażby w jakichś szkołach, tak? Na WF-ie czy gdzieś, bo słyszałem, to na przykład w Holandii jest to często na zajęciach WF-u dzieci mogą grać, więc takie dzieciaki na pewno mają większą szansę, tak? W Anglii już ze względu na tradycje swoje, tego darterskie, to też jest duża szansa. No u nas ciężko, u nas nie ma tej młodzieży, ale może jak będą jakieś sukcesy polskich darterów, będzie to pokazywane w telewizji, jest troszkę więcej pokazywane, troszkę więcej się o tym mówi, to może i tych młodych zawodników też zacznie przybywać. Okej. Nie, bo tak myślę, no w Niemczech duży progres w ostatnich latach jest na pewno. A tak, to masz rację. Tak trudno inny kraj wskazać, w którym by się tak rozwijało, tak, szybko, no, myślę. Niemczech chyba właśnie ze względu na organizowane tam European Tury. Europe, które właśnie przejęło te turnieje i organizuje European Tour, rozkręciło to naprawdę na dużą skalę. O tak, na dużą skalę, jest dużo widzów. I tych zawodników niemieckich z sukcesami w miarę przybywa. Tak. Czyli widać, że ten Hob jest Clemens bardzo duży progres robił, tak. Więc są ci zawodnicy tak, tacy już z najwyższej półki, można powiedzieć. Kalendarz na następny rok PDC opublikowało i European Tury skracają się do 12 z 13 i też póki co nie ma turnieju w Czechach i w Danii, tak jak w tym roku. A dalej jest chyba 7 w Niemczech. Co ty sądzisz na ten temat, że to jest taki German Tour trochę? No trochę jest to German Tour. No, to chyba przez to, że federacja, ta PDC Europe, to cały ten zarząd, właściciele są z Niemczech. I dlatego to promują, tak podejrzewam, ja nie wiem, tak, ale podejrzewam, że dlatego to promują Czechy albo Dania, tak, Dania. Czechy albo Dania, będzie ten turniej, tylko będzie jeden z tych, dwóch lokalizacji. No, jedna lokalizacja odpadnie. Dlaczego? Podejrzewam, że po prostu jest brak terminu. Ja uważam, że to tak jest. Przeładowany kalendarz jest tak, że już trzeba grać w środku tygodnia playersy. No to jest trochę przeginka. Trzeba grać wakacje. Już też jest chyba miesiąc przerwy, tak. W ogóle, żeby nic nie grać. Ten kalendarz jest mocno przeładowany, może dlatego. A może będzie jakaś niespodzianka, może coś nowego wprowadzą, o czym teraz nie powiedzieli. Właśnie na początku World Seriesy nie są podane, te właściwie tak, no są tylko, że będzie tam znowu w USA i tam w Australii to powróci, wiadomo, ale może coś właśnie, jakiś turniej World Series w którymś z tych
krajów, na przykład w Danii albo w Czechach, jeżeli European Touru nie będą mieć. No tak też może być. Może tak być, bo tak, to może tak być. To znaczy jeden w Niemczech to chyba jest, tak? Ogólnie w Oksylii. Tak, jest. W Niemczech jest jeden. O, a może zrobią drugi, nie wiadomo. Czymś zaskoczą. Jak prawdopodobnie też coś mi się obiło uszy, że to ma być tam łatwiejszy jakby dostęp, nie tylko na zaproszenia, czyli może to będą jakieś kwalifikacje, nie wiem. Bo są zaproszeni zawodnicy, wiadomo, to host nation i wydaje mi się, że zrobią jeszcze jakieś kwalifikacje do tych turniejów, nawet do tych mniejszych, już nie do finałów. Do finałów teraz są kwalifikacje. To myślę, że dobry pomysł, bo... Dobry, coś mi się tak obiło uszy, że coś takiego może być zrobione. Okej. No to co, kończymy chyba. Dziękuję za wywiad. Dzięki. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Dziękujemy za obejrzenie.